Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze Działownia to nowy budynek dydaktyczny, który powstał na terenie kampusu głównego Politechniki Krakowskiej. Przebudowa dawnego obiektu wojskowego budynku kosztowała ponad 14 milionów złotych. Chcemy oficjalnie otworzyć ten budynek, pawilon międzywydziałowy edukacyjno-badawczy. W nowo otwartym budynku mieszczą się 4 nowoczesne sale wykładowe, 2 sale ćwiczeń oraz aula na około 320 osób. Jest to budynek na pewno odnowiony, bardzo ładnie wygląda. Mamy tutaj wiele udogodnień, jeśli chodzi o studentów. Raczej łatwiej się czegoś nowego nauczyć w klimatyzowanej sali, gdzie nie wiem, nie świeci w oczy słońce i no nie jest duszno. Nowoczesne wyposażenie budynku umożliwi prowadzenie zajęć przy pomocy technik multimedialnych oraz e-learningowych. Działownia jest ostatnim budynkiem dawnych koszar wojskowych, który zaadoptowany został na potrzeby Politechniki Krakowskiej.